Dzień dobry. No, wiadomo, 12 jak zwykle. No, ja już tutaj trzymam się za szpilki. No i co? Czekacie. No, smacznego. Smacznego wam życzę, naprawdę. Tak, żebyście byli zadowoleni z tej konsumpcji. No, a jak ja czytam w komentarzach, no super. Tam piszecie, co to kaczka w maśle. Coś tam jeszcze jest, jakieś dania, których, czernina, to ja pamiętam za młodych lat, u nas mama gotowała tą czerninę, no. No to wiem, co to jest, bardzo mnie smakuje, no. Chociaż ja już kilkadziesiąt lat już nie jadłem tej czerniny, bo tutaj nigdzie w okolicy i tak w obrębie naszym jakoś tak nie słychać, żeby ktoś to gotował, czy coś takiego. No ale fajnie, bo no, życzę wam smacznego. No, rosołek. Tam już ktoś pisze, że już zjadł. No, faktycznie, no. Pytają się ciebie często w komentarzach, czy się trzymasz. No to jak się trzymasz? No to widać, jak się No, trzymasz. jak się, panie Franko, jak się zdrowo trzymasz? No, ja się trzymam. No, ja się nie puszczam. No, niestety. Ja jak się złapię, to się trzymam. No, ale trzeba pożartować trochę. No, w dalszym ciągu czekam właśnie na telefon do szpitala. Super. I super. Ja mówię tak super, ale stoi akurat, tu stoi super przede mną. I co? Tu jest przygotowane już do wkładania głowic w sumie. Tu jak widzicie, głowice już mam wszystkie po remoncie, one już są po regeneracji. Oj, z rok czasu jak nie lepiej. Bo jak tylko już, że tak powiem, ruszyliśmy z remontem tego zetora, skrzynię biegów chyba wtedy jeszcze robiliśmy, to już wszystkie te głowice, które gdzieś tam mieliśmy, było ich chyba 7, rozbroiłem. Zresztą był z tego film i pojechały do regeneracji, 4 najlepsze zostały zregenerowane. A kolejne zostały, że tak powiem, na zapas. Tu mam już przeselekcjonowane sprężyny, zabezpieczenia, bo chciałem podobierać. Tutaj są sprężyny tak sparowane, bo w tym typie mamy dwie na każdy zawór, mniejsza i większa. Poparowałem je tak, żeby mniej więcej były tej samej wysokości i twardości, bo no, zdarzały się różne, niektóre miały korozję. Te z korozją podrzucałem sprężyny. Niektóre, zobaczcie, tu będzie gdzieś chyba widać różnicę w wysokości, taką dość znaczną. Nie, to nie to. Któraś sprężyna była taka, ewidentnie różniła się mocno. O, widzicie, no to jak już są takie różnice, to tak nie może być. No, także zaraz się zabieram do montowania. Montuję zawsze tym przyrządem, który mam do zaworów, taką dźwignią. Do każdego typu praktycznie pasuje tego typu dźwignia. Dla mnie to jest najwygodniejsze. Dla ułatwienia sobie montażu wkręcam szpilkę na razie, tą mocującą podstawę klawiatury. Nakręcam tu u góry M10 nakrętkę, która mocuje później pokrywę. No i będę sobie tutaj zaczepiał tą dźwignię. Natomiast tu jeszcze jest istotne, są dwa kołki ustalające, a ten otworek to jest smarowanie klawiatury. On jest połączony, wydrążony i łączy się tutaj z tym kanałem. Bezwzględnie trzeba to wyczyścić wszystko i przedmuchać. Jeśli chodzi o te miseczki i te zabezpieczenia, to zawsze musimy porównywać, żeby były jednakowe, bo zdarzają się czasami, że mimo, że ten sam typ, tak jak tutaj na zaworach jest tylko stożek na trzonku, o, jest tylko taki stożek i to tutaj, że tak powiem, się klinuje na tym zaworze, to niektóre mają jeszcze w środku taki jakby dodatkowy, nie mam tutaj pod ręką takich zabezpieczeń, tak jak 40 chociażby, troszkę się różnią już te zabezpieczenia. Zawsze trzeba porównywać, nawet jak są niby tego samego typu, to każde dwie parami trzeba porównać, bo niektóre się różnią troszkę wysokością, a chodzi o to, że po montażu, nawet jak któryś zawór, ta miseczka będzie płycej czy głębiej, to nie zaszkodzi. Natomiast chodzi o to, żeby były one oczywiście niezużyte, żeby nie miały prawa wyskoczyć, ale też chodzi o to, żeby były jednakowej tutaj wysokości, żeby któraś z tych połówek nie wystawała więcej, bo resztę to już sobie wyregulujecie na etapie regulacji zaworów.
Co do samej zasady, bo tu już mam zamontowane zawory, to tak ta dźwignia wtedy, o, tak sobie naciskamy. Może to być tak naprawdę własnoręcznie wykonany nawet pręt z taką dużą podkładką i ten pręt może być zakrzywiony i z tyłu wchodzić po prostu w gardziel wydechową. I też to będzie zdawał egzamin. Także tu pomysłów jest wiele. Można wykorzystać statyw wiertarki stołowej z jakąś taką przystawką. Także to już... My kiedyś z tatą, jak nie mieliśmy takich przyrządów nawet, bo to też nie wszystko od razu, że tak powiem, się miało, to pamiętam, że w samochodach to była moja fucha z tatą, że montowaliśmy te zabezpieczenia czy w samochodach, czy w traktorach w ten sposób, że tato naciskał kluczem nawet w ten sposób. Tak lub tak. Naciskał po prostu rękami, a ja montowałem lub wyjmowałem te zabezpieczenia, bo to była moja, że tak powiem, działka. I wtedy nam to tak sprawnie szło i generalnie do dzisiaj lubię taką robotę z głowicami. Ja tu już mam gotowe wszystko praktycznie, to jest tylko tak na razie wkręcone, bo ja sobie te szpilki wkręcę po jak będą założone na bloku. Tu trzeba zwrócić uwagę, czasami się zdarza, że gdzieś tam ten gwint sięga, że tak powiem, do korpusu, do płaszcza wodnego, więc trzeba zawsze zwracać uwagę na te gwinty, bo mogą gdzieś tam wodę puszczać, także nie zaszkodzi na jakiś klej nawet do gwintów wkleić. Jak zamontuję sobie zawory, to ja sobie delikatnie młoteczkiem pukam, przechylam na bok i pukam w te zawory. Widzę, że to mi sprawnie tu odbija, ładnie nic nie zeskakuje, więc wiem, że jest dobrze, mam pewność. I jeszcze chciałem Wam pokazać zasadę tutaj, że tak powiem, tego kolektora ssącego w suprze, kolektora w sumie, którego nie ma. Widzicie, głowice mniej więcej są w takiej odległości zamontowane na silniku. I teraz kanał wydechowy mamy tutaj, od tej strony. To jest zawór wydechowy. Natomiast zawór ssący jest ten i kolektor ssący, to widzicie, tu jest wlot do zaworu. Tu, a tutaj jest do kolejnej głowicy. I jakby dwie głowice razem ze sobą tworzą ten kolektor tutaj, powiedzmy, ssący. Na to jeszcze później, jak będą klawiatury zamontowane, to na to przychodzi taka żeliwna pokrywa z kanałami. I dopiero do niej jest blacha przykręcona, do tej blachy filtry powietrza i tak dalej, to też Wam pokażemy. Natomiast to jest dolot tutaj, kolektor dolotowy. Głowice różnych typów czasami tu się różnią trochę odległością, ale to też na to trzeba zwracać uwagę, jak się montuje, żeby kolektory przyłapać i dopiero dociągać ewentualnie. Albo sobie chociaż przyłapać, sprawdzić, tak jest najlepiej i gdzieś jak Wam się będzie coś naprężało, to nawet zdjąć i rozwiercić któryś z otworów. Bo jak widzicie, tutaj nie wszystko to tak współgra. No to są różne odlewy z różnych lat, pomimo że jednego producenta, jednej odlewni tutaj akurat po znaczku widzę, no ale to się troszkę minimalnie tu może różnić. I teraz o co tu chodzi? Tą szczeliną mogłoby się dostawać jakieś zanieczyszczenia, a żeby się nie dostały, to producent wymyślił te szczeliny i w to w takie specjalne blaszki. Oryginalnie blaszka to jest coś takiego. Cieniutka blaszka, nie wiem nawet jaka, musiałbym zmierzyć. Widzicie, ona jest o takim, taki trapez powiedzmy, prawie że. I te blaszki po prostu tutaj później po zamontowaniu wciskamy. One przez to, że są tak zagięte, to sprężynują. Ja jeszcze dodatkowo smaruję to masą uszczelniającą, więc to ani na górze, ani na dole nie ma prawa tutaj nic się ruszyć i u góry, jak już jest wciśnięta ta blaszka do końca, o, to tutaj też delikatnie smaruję masą i wiem, że to jest 100% szczelne. Takich blaszek przychodzi tutaj między każdą głowicą, między dwoma głowicami są dwie blaszki, bo jedna jest tutaj, druga jest po tej stronie. Jakbyście nie mieli tego oryginalnego, to można nawet, tak jak mówię, stosując masę uszczelniającą, to tak naprawdę można stosować jakiś wąski płaskowniczek, nieważne czy stalowy, czy aluminiowy generalnie, po prostu żeby to wsunąć tutaj i zapobiec temu zanieczyszczeniu. Smarowanie jakimś silikonem po całości bez tych blaszek wydaje mi się, że nie ma sensu, tym bardziej, że tutaj od góry już później nic się nie dostanie, bo tu przychodzi taka ta skomplikowany, można powiedzieć, w kształcie odlew i uszczelka tej pokrywy, tego jakby kolektora powiedzmy dolotowego, który jest u góry nad klawiaturami i tu przychodzi taka specjalna uszczelka, która to szczelnie tutaj obejmuje, żeby się też ten olej nie wydostawał, bo jak ta uszczelka by puszczała, to nadmiar oleju, który by się tutaj z klawiatury gdzieś nie przelał, chociaż jemu jest dużo łatwiej się tu przelać, bo jest dość głębokie koryto tutaj, no to mógłby się dostać bezpośrednio nad tłok, także
Tak to tutaj wygląda. A teraz tak, ostatnia głowica, to wyżłobienie tutaj nie przeszkadza. Natomiast co z pierwszą? Pierwsza ma dodatkową blachę. To jeszcze mam niewyczyszczona, ale teraz szukałem specjalnie do filmu. Jest taka blacha. To jest odlew żeliwny generalnie. To nie blacha, to element taki. Tu się mocuje jeszcze mocowanie chłodnicy. Natomiast ją się przykręca po prostu w ten sposób. Ale tu już w tym wypadku blaszek się nie montuje, bo nie ma tych rowków. Po prostu tutaj się robi uszczelkę, żeby uszczelniło z tym, o, z tą głowicą. I w ten sposób tak to się prezentuje w przypadku Supra. Jest to takie dość specyficzne rozwiązanie. Ja nie spotkałem się z czymś takim w żadnym innym silniku. Przynajmniej tutaj z tych popularnych, być może gdzieś zagraniczne jakieś konstrukcje w ten sposób funkcjonują. Mi się nie zdarzyło nic takiego trafić. Ale jak wiecie o jakichś takich silnikach o podobnej konstrukcji, tutaj kolektora ssącego, którego tak naprawdę nie ma, to dajcie znać. No, głowice stoją na stole, kolektory. No, jeszcze takie pierdołki, nam ciągle zawsze coś brakuje. Tych podkładek zwykłych, 16 utwardzonych pod nakrętki głowic nie mamy. Są te miękkie. No, ja tych miękkich mam coś, nie wiem, no, złe zdanie, można powiedzieć. No, boję się, żeby nie siadły właśnie. No. A twarde to są twarde, wiadomo, że tu dociągnę ileś kilogramów, czy w newtonometrach, no, to wiadomo. I co teraz? Tutaj jeszcze czekamy na specjalne podkładki, żeby zabezpieczyć nakrętki, daliśmy do wykonania tych podkładek, bo no nie można, no. Starych ja nie będę montował, jakichś połamanych, pokrzywionych, zamówiliśmy cały komplet sobie. To laserowo będą wycięte. No, wycinane, już odmierzyliśmy, jak tu jest, żeby to było bardzo bezpiecznie zabezpieczone, żeby człowiek się nie obawiał, że coś tam podczas jazdy czy coś takiego się poluzuje. No. Tu głowice już czekają na założenie. Kolektor wydechowy jest używany, a wodny jest nowy, kupiony współczesny, ale to będziemy go dopiero dopasowywać, bo on mi się nie podoba, bo te nowe części niestety nie pasują tak jak trzeba. I trzeba będzie prawdopodobnie otwory rozwiercić jeszcze w nim. Ale to jak już wrzucimy wszystkie głowice na blok, to będziemy przymierzać co i jak. Kolektor wydechowy jest nowy, też dostępny, ale też mi się one nie podobają. Te, które są w sklepach. Bo zobaczcie, tutaj ten kolektor ma praktycznie maksymalnie ile się da, ma zrobiony otwór. A ten nowy, jak miałem w rękach, to on tutaj te kanały ma dużo węższe. Tak jakby no mniejszy przepływ tych spalin jest. No wiadomo, że jak to będzie tłumiło spaliny, to no silnik może być słabszy, już nie będzie pracował tak jak trzeba. Także mimo, że taki z wżerami, to zakładamy ten oryginalny. Nie piaskujemy, bo kiedyś raz dałem do piaskowania taki kolektor. Był ładny, a jednak piasek w tym żeliwie zrobił dziurę. Wiadomo, że to musiało być już przepalone, ale nie będziemy go piaskować. Jeszcze później przed malowaniem go tylko wyczyścimy. Tak dokładnie będzie żaroodporną farbą pomalowany, bo teraz to tylko tak do prób to będzie założony tak jak jest z grubsza, tylko wyczyszczony, żeby był czysty, a nie żeby go malować. Głowicę na razie mamy wsuniętą, uszczelki, głowice i co? Czekamy jeszcze na te podkładki i tu chcę wam przypomnieć właśnie, tu takie przychodzą takie cieniutkie płaskowniczki uszczelniające tutaj między głowicami, żeby się kurz nie dostawał, bo proszę zwrócić uwagę, że kolektor sący się mieści tutaj, o, z góry te otwory i tu jest ta szpara taka między głowicami i łapie kurz, a tym bardziej Supry wyjątkowo w polu pracując strasznie kurz robią tu od wentylatora. Tu pamiętam z Pegeru, jak przyjechali, to Matko Bosko, oczy i zęby. Ja mówię, a co ty taki zakurzony? Tak Supry, jak oni tam bronowali, uprawiali pole. No. Bo Supry później nie miały już tuneli montowanych do wentylatora. No. I przez to się tak działo. I tak się kurzyło. I tu proszę zwrócić uwagę, to można dorobić, ale to obowiązkowo musi być ten. Bo tu niektórzy tego nie zakładają, myją pod ciśnieniem, traktor inaczej zaczyna pracować silnik. Mówi, co się stało? No.
Aha, bo później dzwonił facet, ja mówię właśnie, a on nie wiedział, że to trzeba aż tak. No No niestety, i tu no. jeszcze tylko dodam, że te głowice, one wiadomo, tyle lat gdzieś planowane były nieraz, więc też mają różne wysokości. I tak jak na przykład my wozimy do Oławy, to oni mierzą te głowice z reguły. Jak zawiozą kilka, to wybrali takie podobne, bo potem chodzi o to, żeby fajnie kolektory pasowały, bo tu widzicie, są otwory do kolektora wydechowego, a te mniejsze pod ukosem śruby to jest kolektor wodny zamontowany. No i pokrywa tu jeszcze jest założona od odprężnika, tak przyłapana tylko, bo jeszcze trzeba będzie ją zdjąć i uszczelkę dorobić. Tutaj jeszcze tylko później przychodzą opaski od prądnicy, to u nas było utrącone, to już wam kiedyś pokazywałem. A tu się zakłada taki łącznik i tu wychodzi dźwignia i idzie pod tam koło pedału gazu, można powiedzieć, jest taka dźwigienka do włączania odprężnika. No, tu wiadomo, trzeba będzie później zobaczyć, jak ten prężnik działa, bo tu się reguluje właśnie. No, ale On już jest wstępnie wyregulowany, to tylko że wstępnie jest, teraz to ale wisi ta pokrywa, ona nie jest później, tak, założona. ale później już jak będzie wszystko ku końcowi, to się wszystko jeszcze będzie sprawdzać, jak odprężnik działa. No w ogóle, no wszystko, no. Co tu chciałem jeszcze powiedzieć? No chyba to. Później przewody olejowe tu na zewnątrz, filtry olejowe, filtry paliwa. Tu wiadomo jeszcze pokrywa. Przednie zawieszenie, tak jak mówiłem, to już jest. No. No, tu rozrząd jest już ustawiony. Teraz poprzestawiał się, bo było obracane, ale już jest na znakach. I sprawdzony kąt. Ja tam wam jeszcze pokażę, bo tam jeden kąt jednego zęba się nie zgadza z książką. Wszystkie koła zębate są jednakowe, a jedno się nie zgadza. Już próbowałem z Czechami też dyskutować na ten temat, bo ja to lubię takie tematy do rozwiązać, żeby mieć pewność. Bo niemożliwe, żeby cztery komplety kół zębatych fabrycznie znaki są i wszystkie mają jednakowo, a różni się to z książką. Ale jak się okazuje, jak zacząłem pytać takich fachowców też, no to każdy zakłada na znaki i od koła do koła porównuje, a nikt nigdy do książki nie zaglądał i nie porównywał. A ja już jak znalazłem to teraz mnie to dręczy, więc muszę to doprowadzić do ładu. Być może Super 35 może miał inaczej. I to tak potem powielali w książkach. No ciężko powiedzieć w tej chwili. Ostatnio Wam wspominaliśmy chyba na jednym z filmów, że Andoria z powrotem jako marka została uruchomiona. No, Ursus niestety upadł, aczkolwiek to z dzisiejszą taką historią Ursus, znaczy z dawną historią marki Ursusa, to niewiele to miało oczywiście wspólnego. Marka tak naprawdę. Natomiast teraz pojawiła się nowość i tutaj tak powiem na poczet silnika, który być może niebawem będziemy reanimować, to mamy takie głowice od Andoria Mod. 60, 40, 50 to jest to samo. Jest to nowy produkt na rynku. Jeszcze nie miałem okazji wcześniej mieć kontaktu z tym, ale coraz więcej tam wprowadzają tych podzespołów, między innymi też końcówki. To akurat jest, to będzie dla naszego pompiarza. Niech przetestuje. Końcówki do 60 i tutaj dwie mam, o, wywróciło się do 30 czy tam 28. Także to będziemy chcieli sprawdzić. Nie wiem, czy już korzystaliście z takich głowic. Jeśli ktoś z Was montował, to dajcie znać, jak to Wam się tam sprawdza. To się wymienimy opiniami. Na pierwszy rzut oka wszystko bardzo ładnie wygląda. Co mi się podoba? To już jest oczywiście konfekcja, ale tego jest to fajna sprawa, że są dodane od razu nowe szpilki i te szpilki wyglądają, szczególnie ta, do której się montuje klawiatury, wyglądają fajnie. Są kołki od razu ustalające do klawiatur, nakrętka. Jedyne czego tu brakuje, to jest podkładka pod tą nakrętkę kółkową, chyba że jest w środku. A jest. O, widzicie, czyli jednak nie zapomnieli. I tutaj jest dołączany zestaw z Morpaku, czyli to taka kooperacja. Zestaw z Morpaku. Do każdej głowicy jest uszczelka pod głowicę, ta z silikonem, uszczelka pod pokrywkę, pod kolektor wodny, pod kolektor ssący i wydechowy, no i oczywiście ten pierścionek miedziany, ta podkładka
pod tą nakrętkę kołpakową tego, tej aluminiowej pokrywki. Także fajna, fajna sprawa. My niebawem to przetestujemy, to będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Natomiast no czekam na Wasze opinie, może coś akurat już jesteście w stanie powiedzieć na ten temat. Nie wiem, czy jeszcze się nie zdążyłem zorientować, czy to do innych ciągników też głowice są dostępne, ale na pewno są do 60 te kostki już, czego tutaj dowodem jest, jest to, co widać. Tu jeszcze tak z takich warsztatowych tematów, to ostatnio sobie dokupiłem takie różne haczyki różnego rodzaju, nawet nie wiem, jak to było tam opisane, też spróbuję zobaczyć. To akurat są z IATO. Czasami się przydają do różnych takich rzeczy, gdzieś coś wyciągnąć, gdzieś coś zaczepić, jakąś sprężynkę i tak dalej. To takie przydatne gadżety. Ja lubię, jestem trochę pod tym względem gadżeciarz warsztatowy, że lubię takich różnych cudów mieć. Tato mój to w większości rzeczy musiał sobie radzić przez te lata, także po prostu musiał dorabiać sobie takie gadżety. Nie było w sprzedaży gotowców. Teraz jest dużo gotowców dostępnych, więc można kupować gotowe, tak jak chociażby te klucze tak zwane przez mojego tatę, klucze na patyku. Jakbyście gdzieś usłyszeli, że klucz na patyku to jest mojego taty patent, czyli śrubokręt i końcówka, główka z grzechotki małej, to jest klucz na patyku. Oczywiście teraz można sobie kupić gotowe, a tutaj chyba jest taki gotowy, o akurat gotowy klucz. Niewiele się to różni. Tak naprawdę jak się to dobrze wspawa w stary śrubokrętą końcówkę, to te dorabiane czasem nawet się lepiej sprawdzają. Są też czasami dostępne takie klucze na patyku też dzisiejsze tego rodzaju, gdzie jeszcze możemy kluczem sobie dodatkowo złapać. To się też czasem przydaje. Czasem jest tutaj na klucz, a czasem jest tu wyżej. Więc to też jest przydatny gadżet.